witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj, jak widać, film w pomieszczeniu. Ja przyznam, że nie lubię kręcić filmu w pomieszczeniu. Dostałem awersji do tego rodzaju kręcenia materiałów po ostatnim lockdownie. Jak przez kilka miesięcy, jeżeli chciałem sobie jakoś utrzymać swój kanał przy życiu, to musiałem wybrać, że albo nakręcę to w ten sposób, albo nie nakręcę tego w ogóle. Bo nie wyobrażałem sobie, żeby z górą fajnych pomysłów po prostu czekać te kilka miesięcy, aż będą warunki, żeby wyjść w teren i nakręcić to przy fajnym oświetleniu, w jakiejś fajnej scenerii. Nie lubię kręcić filmów w domu, ponieważ z tego gdyż powodu, że nie jestem amatorem filmów studyjnych, w związku z tym też nie mam zainwestowanego nic, jeżeli idzie o jakieś fajne oświetlenia, tło, ponieważ no, nie dużym sumptem nakładów można by to poprawić, żeby to lepiej wyglądało. Jakkolwiek no, nie jest to jakby specyfika tego kanału. Jakkolwiek tematyka dzisiejszego odcinka będzie taka warsztatowa z cyklu Zrób to sam, że z kolei w terenie byłoby ciężej się ogarnąć, to jest raz. Dwa, mamy już listopad, więc są to miesiące ciemne i znowu oczekiwanie na jakiś wyjazd czy znalezienie dogodnych warunków powodowałoby niepotrzebne opóźnienia w czasie. A nie jest to chyba tego rodzaju materiał, że wymagałby no, takiego zainwestowania w warunki. Dzisiejszy materiał z cyklu, jak wspomniałem, Zrób to sam. Będziemy sobie i będzie ten materiał kontynuacją jakoby ostatniego mojego wypadu październikowego pod tarpa na samotną nockę do lasu, gdzie rewelacyjnie sprawdziła się świeca biedaka przeze mnie zrobiona testowo i wytestowana. Naprawdę, jak wspomniałem już na tamtym filmie, to naprawdę dało radę i egzamin, w związku z tym od razu przyszedł mi pomysł na kontynuację leciutkiego tego materiału, żeby zrobić film, jak się robi taką świeczkę biedaka samemu. Jest tych filmów w internecie troszkę, nawet jej od groma, ale ja postanowiłem, że ten będzie taki mój. Świeczka biedaka to, jeżeli ktoś pamięta ostatni film, no to wie o czym mowa. Jeżeli trafiliście tutaj jako na pierwszy materiał, no to będziemy robili sobie coś takiego. Jest to mini ognisko w puszce, tutaj po napoju izotonicznym z plusem, które jest właśnie zrobione taka fajna świeczka. Robi nam symulację ogniska, stanowi jego jakiś tam analog, ekwiwalent kompromisowy, że w lesie nie trzeba żywego ognia palić. I po ostatnich testach wyszło, że tamta świeczka paliła się blisko 2 godziny, przeszło 2 godziny się paliła takim ogniem skutecznym. Więc jak wróciłem do domu, to pomyślałem sobie od razu, że zrobię baterię takich świeczek, że będę miał na kilka najbliższych wyjazdów. W związku z tym, tak jak postanowiłem, tak zrobiłem i też tutaj uskutecznię swój pomysł, żeby skontynuować temat i pokazać, jak taką świeczkę się robi. Co do takiego, więc przechodzimy do tematu, co nam do takiej zrobienia takiej świecy biedaka potrzeba. Nie potrzeba nam dużo, praktycznie nic, wszystko w domu można by znaleźć. Niektóre rzeczy po zrobieniu kilka po prostu troszkę doprowadziłem do bardziej ekonomicznego rozwiązania. Czyli tutaj nie mam stopionych kandelków, bo trzeba by tego stopić w prawdziwą baterię. Pierwszą świecę biedaka robiłem z roztopionych kandelków. Jest to całkowicie nieekonomiczne, ponieważ my tutaj kupując coś takiego płacimy za każdym razem, za każdą świeczką, opakowanko i tak dalej, żeby następnie to wszystko wygrzebać do słoika i roztopić. Więc to nie jest najbardziej ekonomiczne. Bardziej ekonomiczne będzie teraz, korzystając z tego, że mamy wszystkich świętych w ten weekend i właśnie nas znowu jakby troszkę przymknęli w domach. Kupiłem niskobudżetowym kosztem za parę groszy trochę takich wkładów do znicza. Dzięki temu no, nie płacimy tutaj za formę, za opakowania, tylko praktycznie za sam wsad. Kilka uwag praktycznych to będziemy robili sobie w trakcie, bo chwilę tutaj czasu spędzimy, więc zaczniemy może tutaj od technikaliów. Czyli to, co potrzebujemy do zrobienia takiej świecy, to puszka. Praktycznie jakakolwiek puszka. Ważne zapamięci, żeby podklejać papierowe etykiety, ponieważ ona później nabierze takiej temperatury, że jest ryzyko, że nam się te etykiety dodatkowo zapalą i zrobią syf dookoła, więc puszka ogołacamy. Tutaj myślę, że też fajniej by było, bo to jest akurat po jakiejś żywności, żeby nie miała tutaj w środku tego foliowego zabezpieczenia żywności przed metalem. No ale z drugiej strony, co ważne, będziemy to palili tylko i wyłącznie na zewnątrz. Ta świeczka nie jest rozwiązaniem w żadnym wypadku do wewnątrz namiotu, wewnątrz pokoju.
czy innych pomieszczeń. Podzielimy to na zewnątrz. Więc mamy taką puszkę, to by było wsio. Mamy tutaj wkład nasz, w tym wypadku parafinowy, ale to chyba też będę za chwilę mówił, że budowa takich wkładów, dla nas jest to wkład do zniczy, to wkład do zniczy. Ale jak sobie człowiek trochę uwagi poświęci się, doczyta, to się okazuje, że tutaj też jest wiedza i można lawirować, robić karuzelę rozwiązań. Więc ja mam wkład najtańszy, parafinowy, ale są też inne. To też sobie, jak będziemy tam już roztapiali, to sobie o tym powiemy. Dalej to, co potrzeba nam, to ja to gdzieś tutaj mam z tyłu. To, co nam dalej potrzeba, to kawałek jakiejś tektury. Jakiejś tektury. I mówiąc jakiejś, to tak naprawdę trochę wprowadzam w błąd, ponieważ ona nie może być jakaś. Tektura powinna być dosyć gruba i tak, co jest ważne, ona nie może być, nie powinna być jednowarstwowa. Dlatego tutaj chciałbym powiedzieć, że ta tektura ma taką strukturę, ona się nazywa taka tektura fala B. W środku mamy kanaliki, które robią dystans pomiędzy dwoma zewnętrznymi warstwami tektury. I to jest ważne i bardzo pożyteczne, ponieważ zalewany wkład woskowy, w cudzysłowie parafinowy, o już bardziej, będzie wchodził nam w te kanaliki i dzięki temu będzie to rozwiązanie bardziej efektywne. Efektowne to z jednej strony, bo będzie ładniejszy płomień i będzie bardziej efektywne, bo będziemy mieli jakby ala takiego jednorodnego knota z tektury, mieli większą powierzchnię, więcej tego materiału, czyli świeczka będzie bardziej takim ogniskiem niż pojedynczym płomieniem. Tekturę odkładamy na chwilkę. Tektura się nie chce odłożyć. I ostatnia praktycznie rzecz nam potrzebna to knot. To knot. Dobra, przy tekturze co jest ważne. Tektura tekturze nierówna, warto wybrać taką, która, jeżeli mamy taką wiedzę i możliwość, która jest palna, ponieważ jest część produktów, które są opakowywane w tekturę niepalną i już miałem okazję niechcący widzieć rezultaty właśnie czegoś takiego, że widziałem spalone pomieszczenie, a w środku cała masa przykładek tekturowych, które osalały. Więc nam chodzi o zwykłą papierową tekturę taką, żeby ona się paliła. Jak to rozpoznać? No najczęściej te niepalne widać, że są pokryte jakimś takim ala lakierem. To są bardziej śliskie w dotyku. No ale ja myślę, że to są dosyć specjalistyczne rozwiązania, z którymi ja mam kontakt. Jeżeli wyniesiecie coś z Biedronki po jakimś opakowaniu, jakiś karton, to myślę, że to będzie dobra tektura i ona powinna się palić. I ostatnią rzeczą, która jest nam potrzebna do wykonania, to jest knot. I znowu się okazuje, knot knotowi nierówny, mamy różne materiały. Ja robiłem już knoty z sznurka konopnego. Tutaj przez przypadek sobie nie zorganizowałem. To jest ten taki konopny, jutowy sznurek. Jutowy, przepraszam. To jest jutowy sznurek. To jest taki brązowy, zwykły sznurek. Bardzo fajnie spełnił swoje rozwiązanie. Ale jak już miałem okazję potestować, tutaj mam przykładowo sznurek wędliniarski. To jest właśnie sznurek bawełniany, z bawełny. To się okazuje, że jako knot bawełna robi fajniej, więc polecam sznurek wędliniarski. Za taki sznurek kosztował kilka złotych, coś w okolicach dyszki się kręciło. On daje fajniejszą radę. Oraz jak robiłem testy i tutaj od kolegi dostałem też, to po prostu tutaj taki bawełniany... Takie sznurowadło, materiał sznurowadło, bawełniane też. Gdzie to ma koniec? Jeżeli coś nie ma końca, to my robimy tego koniec. W mojej jednej z ulubionych książek Diuna mówi, że nóż jest najważniejszy w życiu, ponieważ uczy filozofii życia, bo gdy nie wiemy, gdzie coś się kończy, to używamy noża, ucinamy coś i mówimy, tutaj się kończy, bo tutaj to uciąłem. Większy, fajniejszy przekrój takiego sznurowadła niż cienkiego sznurka bawełnianego. Dzięki temu dzięki temu uzyskujemy to, że ogień jest jeszcze większy, sznurek wolniej się wypala, ponieważ zjawisko kapilarności cieczy tutaj topiącego się wkładu parafinowego powoduje, że on tutaj na większej powierzchni i w środku też jest przestrzeń naciąga, w związku z tym troszkę wolniej się to paliwo zużywa. Więc to jest chyba najbardziej fajne rozwiązanie. Do spóły z taką taśmą bawełnianą. Taśma bawełniana też świetnie robi za knot.
Ja miałem okazję od ostatniego wypadu posiedzieć sobie parę tych świeczek porobić, więc miałem okazję poeksperymentować i zaprezentować to, co moim zdaniem zdało najlepiej egzamin. To co, nie ma co przedłużać, możemy zaczynać. Zróbmy to. Żeby to zrobić, to zaczniemy sobie od tego, co nam zajmie najwięcej czasu, czyli rozpuszczenia tej parafiny w formie stałej. I tutaj sobie parę słów powiemy o parafinie i podobnych, czym właściwie te wkłady są, bo się okazuje, że my to wszystko tak naprawdę nazywamy woskiem potocznie. A tutaj, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach, więc troszkę lekcji chemii. Ostatnio się troszkę wkręciłem w rzeczy w temacie, jak to jest zrobione, z czego to jest zrobione. I taka wtedy świadomość fajna przychodzi po prostu, że wiemy, dlaczego coś się dzieje i jakie to ma właściwości. A w tym wypadku dowiemy się, dlaczego niektóre materiały, z których te wkłady są zrobione, są bardziej przez nas preferowane, a inne mniej, albo przynajmniej przez świadomość tego, jakie one mają właściwości, będziemy mogli sobie dobrać rozwiązania odpowiednie dla nas. W celu roztopienia tego wkładu tutaj świeczkowego wykorzystamy tak zwaną kąpiel wodną, czyli tak zwany garnek w garnek. W moim wypadku to będzie ze wcześniejszych prób przygotowania słoik w garnek. Nie będziemy tego roztapiali bezpośrednio w garnku, żeby nie poprzypadać i tym podobne, więc będzie to metoda pośrednia. Garnek mam napełniony. Nie chce mi się tutaj aparatu ruszać, bo mam dobrze skadrowany. Garnek jest napełniony wodą. Tak do 1 trzeciej. Wkładamy sobie tutaj, opla, wkładamy sobie nasz słoik, w którym ten wkład będzie się rozpuszczał. Tak, nabój do środka ładujemy. I tutaj fartownie, akurat, że mój kącik do robienia różnych rzeczy znajduje się obok kuchenki, to od razu sobie to ciachniemy. I to niech nam się w tle powolutku robi, to chwilę zajmie i tak pewnie będę musiał przejrzeć materiał. Więc przejdźmy do materiałów, z których są zrobione takie wkłady. Mianowicie po taniości, korzystając z tego, że mamy listopad, było można kupić wkłady parafinowe, ale nie tylko parafina takim wkładem, nie tylko takie wkłady robi się z parafiny. Mianowicie zacznijmy sobie od tego, że mamy parafinę. Mówiąc, knot wypadł, mówiąc potocznie, jak już wspomniałem o jakichkolwiek wkładach, to się mówi najczęściej, że mamy to wosk, więc to do końca wosk nie jest, za chwilę powiemy, czym to jest. Żeby nie było, wosk też jest materiałem, z którego robi się świece. To jest kawałek stopionego, zrobionego przeze mnie jako kostka do impregnacji odzieży. Jest to wosk pszczeli. Na imprezy typu moja świeczka biedaka, jak nazwa sugeruje biedaka, nie bawimy się wosk pszczeli, bo po prostu szkoda tego wosku, to jest za droga impreza w stosunku do efektu, który chcemy uzyskać. Nie będziemy tego ozdobnie palili w domu, będziemy to palili na zewnątrz, w powietrzu, więc te drogie efekty, które daje naturalny wosk pszczeli, są efektami, za które niepotrzebnie byśmy musieli płacić. Więc wosk odkładamy, nie robimy tego z wosku. Jak wspomniałem, po taniości robię to ze parafiny, ale również pół na pół, można powiedzieć, w ofercie występuje również bardzo podobny z wyglądu, ale już jak przyjrzymy się szczegółom, to w dotyku to jest coś innego. To jest sterylna. Różni się wszystkim w stosunku do parafiny, więc zacznijmy od po kolei, jak nam się ta kąpiel tutaj robi. W związku tak, żeby było merytorycznie, ja sobie wymyśliłem, że zobaczę, sam dla siebie, w sumie zdobywając wiedzę, ja zawsze zdobywam wiedzę, później patrzę, że coś jest ciekawego, wow, no to robię materiał, się tym podzielę. Więc parafina jest pochodną ropy naftowej. Jest pochodną ropy naftowej, powstaje w trakcie frakcjonowania tej ropy. Próbowałem znaleźć sobie wzór chemiczny, tak żeby na oczy zobaczyć, bo jestem, jak już nieraz wspominałem, humanistą, więc rzeczy ściślejsze przychodzą mi z odpowiednio większym, muszę poświęcić dużo więcej uwagi, żeby tam mniej więcej skumać, o co chodzi, jak to działa. Próbowałem znaleźć wzór strukturalny parafiny,
I się okazało, że nie umiem chyba wpisywać zapytań do Google'a, ale później się zostałem poinformowany, że parafina jako taka nie ma wzoru strukturalnego, żebym na szybko, łatwo mógł pokazać, jak ten związek jest zbudowany, ponieważ parafina, ja sobie tutaj przygotowałem dla humanisty troszkę małą taką ściągawkę, więc ona nie ma wzoru strukturalnego, ponieważ ona nie jest związkiem chemicznym, a jest mieszaniną związków chemicznych. Nam to się generalnie, możemy bez tego żyć, ponieważ dlaczego ja to chciałem zrobić? Mianowicie, żeby uzyskać wiedzę na temat skutków i konsekwencji spalania. Coś się spala, coś się wydziela. Pytanie, co się wydziela? I tutaj właśnie jest petarda wiedza i to jest rzeczy, do której czasami fajnie jest zgłębić. Takie proste rzeczy teoretycznie nie są związane one z działalnością, bo ta wiedza nie jest potrzebna. Ogień jest, jest, ale jak się okazuje, co się dzieje? W trakcie spalania tej parafiny powstają nam związki i te związki z kolei już znalazłem, jakie one powstają. Więc mamy tutaj coś takiego, jak w czasie spalania parafiny wydziela się benzen. On odpowiada za to, że jest rakotwórczy dla nas, więc no to już nie brzmi fajnie. Następnie wiemy, że wydziela się toluen. Toluen jest takie coś. Toluen z kolei jest odpowiedzialny w tej naszej zabawie za zawroty głowy, jeżeli byśmy się mocno tym poinhalowali. Dalej wychodzi taka substancja, to już w ogóle za naturą nie brzmi, ale z drugiej strony no, parafina jest, no, jest naturalna, tylko tyle, że to nie jest roślinna, tylko mineralna, można powiedzieć, jak z ropy naftowej. Formaldehyd. On odpowiada, jak się odpalimy i odpowiednio zainhalujemy, on odpowiada nam za kaszel. Więc po formaldehydzie kaszlemy. Następnie mamy ftalan. Znalazłem informację, że ftalan jest po prostu toksyczny. Więc nie brzmi to dobrze. Nie wiem, czy to powoduje zawroty głowy, czy kaszel, czy za 30 lat się okaże, że wyrośnie nam trzecia ręka na plecach. W każdym razie ftalan też nie jest dla nas najfajniejszy. Z mechanicznych rzeczy podczas spalania się parafiny wydziela się sadza, czyli tak generalnie po prostu fizyczny syf. To nie są rzeczy, które by parafinę w naszym użytku dyskwalifikowały w żadnym wypadku. Bądźmy tylko świadomi, że nie palimy tego w namiocie, nie palimy tego w pomieszczeniach zamkniętych. Więc jeżeli my będziemy sobie to palili gdzieś pod tarpem w formie, jakiej ta świeca biedaka ma nam właśnie no, spełnić, zrobić analog ogniska, jest to wiedza przydatna, żeby się tym nie inhalować, jakkolwiek dla nas ta forma i ta parafina szkodliwa nie będzie. Pytanie tylko, czy jest na pewno rozwiązaniem najtańszym. Ze wszystkich związków w stosunku do wosku pszczelego, czy do stearyny, czy do tak zwanych wkładów olejowych, które są połączeniem najczęściej parafiny, czyli tego wszystkiego, co się spala, plus jest tam dołączony jeszcze olej, więc jeszcze więcej czegoś się będzie wydzielało, to taka czysta parafina generalnie jest rozwiązaniem najtańszym. O, tutaj powoli z tyłu już zaczyna nam się woda gotować. Więc parafinę mamy omówioną. To, co palimy w takim wypadku w domach, jak takie kandelki, to właśnie jest ta wspomniana stearyna. Stearyna jest związkiem kwasów tłuszczowych, nasyconych, więc jest pochodzenia, bym powiedział, roślinnego, ale nie do końca. Stearyna w tej części, w tych produktach, które kupujemy, one po taniości najczęściej jest robiona z oleju palmowego bądź oleju kokosowego. Ale również może być robiona z tłuszczów zwierzęcych. Połączenie ze światem jest, oczywiście, że jest. Ona może być również z tłuszczów zwierzęcych. Jakkolwiek przyjmiemy raczej zapewnik, że jeżeli kupujemy w sklepie taki wkład zniczowy czy kandelki, to będzie pewnie ta tańsza opcja, dzięki której uznajemy to rozwiązanie za ekonomiczne, że jest to robione z oleju właśnie palmowego bądź kokosowego. Tutaj, jeżeli chodzi o stearynę, mamy wzór chemiczny. Tutaj wyświetlę sobie obok. A tutaj mam oczywiście ściągawkę. Woda się zagotowała, troszkę zmniejszmy gwałtowność procesu przebiegu gotowania. Stearyna już ma wzór chemiczny, więc widzimy, z czego się składa. Ona się składa tutaj głównie z węgla, z wodoru, z tlenu, jako związku, to nie jest to wodór, że nam to paruje, więc jest to jakiś związek węglowodorowy. I co powstaje w związku ze spalania takiej substancji?
Mianowicie, nie za dużo, jak się okazuje, tu mamy właśnie takie tłuszczowe sprawy. W trakcie spalania stearyny powstaje nam tylko i wyłącznie, ja tutaj na rozkładzie jazdy mam dwutlenek węgla, gaz cieplarniany, jakkolwiek nie zabije nas i nie będzie powodował zawrotów głowy, kaszlu i toksyczności oraz rakotwórczości. Dwutlenek węgla oraz, czego nie zobaczymy, bo to odparuje, wydziela się również, robi się tutaj po prostu z tego woda. Czyli jest to rozwiązanie ekologiczne, można powiedzieć, nie trujące nas. Więc jeżeli możemy sobie, chcemy dopłacić tam złotówkę za taki tam wkład, to można i jest to chyba rozwiązanie na mój gust optymalne. Dobra, tam powolutku się topi. Istnieje też coś takiego jak wkłady olejowe, jak wspomniałem troszkę wcześniej. Wkład olejowy... A, dobra, jeszcze co ważne. Parafina wypala się najszybciej. Stearyna wypala się troszkę wolniej, na dłużej starcza. Mamy też wkłady olejowe. Wkład olejowy to jest najczęściej, jak z tego co przeczytałem, właśnie zmieszanie parafiny z olejami. Dzięki temu ona się pali bardzo, bardzo wolno. Jakkolwiek tutaj mamy pełną paletę związków chemicznych, które nam się uwalniają, więc nie jestem fanem tego rozwiązania. Tym bardziej też, że to jest taki blok zwykły woskowy w dotyku, suchy. Blok zwykły woskowy, suchy. Jakbym to dotknął, to jest olejowe. To jest po prostu mega tłuste, więc nie jest fajne w obróbce i tutaj w takich warsztatowych robieniach. Po prostu wszystko za chwilę będzie się świeciło, będzie tłuste. Czyli tak, przechodzimy dalej. Będziemy sobie robili wkład do naszej świeczki biedaka. Wkład ze wspomnianej tektury. Skoro mamy warunki warsztatowe, to można by to z jednej strony zrobić na oko. Po prostu patrzymy, jak wysoko mamy puszkę i ucinamy sobie taki pasek. Ale jako, że jak wspomniałem, warunki są warsztatowe, to możemy sobie również zrobić to z precyzją bliską matematycznej. Ja sobie tutaj odkroję o równe, widzę tutaj 10 cm takiej tektury. I magia kina, ja nie chciało mi by się tego robić, żeby później film leciał, a ja bym musiał to ciąć, więc przez przypadek mam tutaj coś takiego. Ucięty ten kawałek tektury. Tekturę sobie od razu łamiemy i robimy... Ważne, żeby było to dosyć zwarte. I robimy sobie takiego zwartego ślimaka. I jak mamy takiego zwartego ślimaka, to wkładamy tą stroną, która jest tutaj równiejsza niż ta, którą obcinałem tak rzeźnicko. I wpasowujemy, czy nam będzie to pasowało do puszki. Chodzi o to, żeby gładko wchodziło i wypełniało w miarę szczelnie tą puszkę. Wyjmujemy ponownie, ponieważ to nie jest wszystko, co z tym zrobimy. O, tam już się ładnie topi. I co? I robimy knot do naszej świecy biedaka. Ja znalazłem przed chwilą ten sznurek, o którego mówiłem, że gdzieś się nie przygotowałem, więc jeszcze raz mogę pokazać, jaka jest różnica. Sznurek jutowy. Bardzo go lubię na wypadach terenowych z powodu tego, że jest naturalny, to jest raz. Jeżeli to zostawimy w lesie, to nie śmiecimy. Dalej dwa. Znakomicie nadaje się na rozpałkę, ponieważ on tutaj, jak widać, jest zrobiony z takich włosków. Jak to zmierzwimy, już tam na wcześniejszych materiałach nieraz pokazywałem, łapie się od pierwszej iskry, jest bardzo fajną rozpałką. Dalej, bardzo fajnie spełnia funkcję linki biwakowej, ponieważ on jest dosyć szorstki, więc wszystkie węzły, które zazwyczaj i tak zapominam na wypadach i wiążę na supeł, ale jeżeli już robię ten węzeł, to on fajnie się zaciska i nie jeździ, jak w wypadku linek syntetycznych, sztucznych. I tutaj też uwaga a propos robienia knotu.
do tej naszej świecy biedaka. Nie używamy w żadnym wypadku syntetycznych plastikowych sznurków, ponieważ plastik się nie pali, plastik się topi, więc cały zamysł poszedłby nam w diabły. Jak wspomniałem, najfajniejsze jak dla mnie do tej pory to jest właśnie taka gruba sznurówka bawełniana. I ją sobie wykorzystamy do zrobienia tego knota, a właściwie do zrobienia knotów może z trzy. Więc knot główny zrobię taki podwójny, nigdy za dużo dobrego. On będzie musiał mieć tyle długości, co ma nasz wkład, nasza puszka, plus ogonek, żeby to wystawało ponad zalaną stera, inną parafiną czy innym woskiem tekturę, żeby miało coś zacząć palić. I wkładam, przygotuję sobie jeszcze jeden następny. Dlaczego knotów będzie więcej niż jeden? Ponieważ może się zdarzyć, że nierówno zwiąże nam właśnie wlany ten wsad. W związku z tym, po tym jak on nierówno zwiąże, może być, że w niektórych komórkach tego będzie więcej, niektóre mogą się nie zalać, w niektórych może nam się wylać i być więcej tego. Ja tu przez... Tak jak zrobiłem tutaj we wcześniejszej. Tutaj mamy za dużo tego wosku, będę używał potocznie słowa wosk. Mamy tutaj tego wosku za dużo po tej części, tak wyszło. Tutaj z kolei w tej części jest tego mniej. Idea jest taka, jeżeli będziemy mieli tylko jeden knot na samej górze i on zacznie nam spalać tą parafinę, to ona może się wyrównać i zalać nam niektóre komórki tektury, a tektura w tym wypadku też pełni funkcję takiego równomiernego knota. W związku z tym jest opcja, że zagasi nam się obrzeża, mogą nam się zagasić te bardziej zalane kawałki tej świecy i spalać się będzie nam nierównomiernie, nieefektywnie przy tym i ten płomień nie będzie taki ogniskowy, tylko bardziej punktowy. Dlatego jak będziemy mieli... Dlatego jeżeli knot będzie więcej niż jeden, to jeżeli nam się zaleje gdzieś obrzeże i miałaby nam tektura zgasnąć, to w tym wypadku ogień z knota będzie temperaturą również to wypalał, odparowywał i to spalanie będzie równomierniejsze. To mam wytestowane. Więc knot... Więc knot główny idzie nam do środka. Pilnujemy, żeby doszedł do samego końca, ponieważ tak naprawdę on będzie się... O, tutaj ładnie. Do samego końca. I zwijamy. Zwijamy, jak wspomniałem, dosyć ciasno. Jak zobaczymy, że już mamy jakąś grubość, dodajemy sobie może jeszcze jeden właśnie wspomniany knocik. To jest tak naprawdę kwestia indywidualna, to jest tylko sposób na to, że ja sobie tak robię to tylko dlatego, że tak mi to przypadło do gustu, a nie to, żeby to była jakaś tam specjalnie reguła. To właśnie fajne w takich rzeczach jest to, że robimy sobie to dla siebie, popełnimy błąd, zobaczymy, nauczymy się i robimy jeszcze raz. I tak przygotowane wkładamy do środka. Tak wygląda przygotowane do zalania woskiem. Jak widać po włożeniu, rant puszki jest węższy niż środek. Trochę się to rozlazło. Ale my nie panikujemy. I tutaj warto właśnie, żeby ta gęstość była zachowana. Do
środka, żeby tutaj więcej rozpychało, było więcej tej tektury. Dopychamy kawałki uciętej. O. Robi się ciasno? Tak, robi się ciasno. Rozwiązanie może być estetyczne, ale nie musi, bo koniec końców my to i tak wszystko spalimy. Dobrze. Teraz jest elegancko, ładnie i ciasno. Świeczka się jeszcze trochę pali, a ja w tym momencie teoretycznie nie za bardzo mam do czego przeskoczyć dalej, bo następnym etapem będzie po prostu zalewanie tego, więc wy tego nie zauważycie, zauważycie tylko moment, jak mówię ciach i zalewamy. Ciach! I jesteśmy z powrotem, minął chwilka czasu. W chwilce czasu obejrzałem sobie, czy mi się dobrze materiał nagrał i dwa słowa wyjaśnienia. Wygląda na tym materiale, jak ja bym się garbił albo miał garba. Nie do końca, ja tutaj sobie testuję nowy aparat w telefonie komórkowym. Mianowicie mam w telefonie zamontowany szerokokątny taki action cam, który mam nadzieję, że tu poratuje sprawy kręcenia w pomieszczeniu, że ten kąt jest ostrzejszy. Niestety na krawędziach tego pola widzenia na tamten obraz już się mocno załamuje, więc ja nie mam garba, ja się trzymam zdrowo póki co jeszcze. Złudzenie optyczne. Wosk z tyłu, wosk z tyłu nam się już zagotował, rozpuścił. Ja powiedziałem też, jak oglądałem materiał, ja powiedziałem, że on nam się rozpuszcza. On się nie rozpuszcza, my nie rozpuszczamy tego w niczym, on się nam topi, więc taka poprawka. I zaczynamy tutaj zalewać, więc ja tutaj poprawię kadr, żeby było ładnie widać tą czynność. I zaczynamy, Multitool, w domu przydaje się nie mniej niż w terenie. Uważamy, bo wszystko jest gorące. W tym wypadku właśnie ten słoik z rozpuszczoną parafiną, więc ostrożnie. No i tak, tutaj żadnej magii nie ma, tylko trzeba to zrobić dosyć dokładnie. Mianowicie najpierw troszeczkę podlewamy knot, żeby on się nasączył tą parafiną. Będzie nam się wtedy fajnie, nie będzie się wtedy nam palił, tylko właśnie spalał. I zalewając robimy to równomiernie, żeby zalać wszystkie te kanaliki, żeby nie było tak, że część będzie zalana, a część będzie pusta. Opla, i zaczynamy równomiernie, tak żeby wszędzie nam ten stopiony, w cudzysłowie, wosk doszedł. Chwilę dajemy czasu, bo on będzie się tutaj troszkę wchłaniał przez karton, nasączał i troszkę opada. Dobra, wygląda na to, że jesteśmy prawie tutaj pełni. Jeszcze ciutkę. No dobrze, ja myślę, że tak. Ja myślę, że właśnie to jest taka ilość, która nam wystarczy. Tutaj cały czas pamiętamy, że to jest gorące, więc ostrożnie. Możemy to dotknąć? Możemy. Troszeczkę stukamy, żeby ewentualne powietrze w środku, które jest, nam wyszło. I to byłoby, i to byłaby robota zrobiona. Nasza pierwsza świeca biedaka została właśnie wykonana. Teraz tylko czekamy sobie, aż to zastygnie. To chwilę zajmie. Jak już pokazywałem na początku materiału, po skończonym procesie otrzymamy tutaj taki ładny już gotowy do użycia wsad. Jeżeli chodzi o testowanie tego, to nie będę dublował materiału. Wytestowałem to na poprzednim filmie o tytule Samotna nocka w lesie i świeczka biedaka, więc po prostu odeślę, pozwolę sobie Was zaprosić i odesłać, żebyście zobaczyli, jak to dało radę w terenie, jeżeli akurat jesteście tutaj w tym filmie jako na pierwszym. Jeżeli jesteście tutaj na tym filmie jako pierwszym,
Tam właśnie pod namiotem to mega fajnie dało radę. Taka świeczka paliła się blisko 2 godziny. Każda z warstw tektury robiła zaknot, więc płomień nie był punktowy, nie był taki świeczkowy, tylko po prostu ognisko było na całej powierzchni tutaj tej góry wieczka, tej puszki. Dzięki temu przez te 2 godziny ona nie dawała nie tylko światło i fajny klimat żywego ognia, ale również dawało dużo ciepła. W tym momencie, jak ona się paliła, to blisko przez te 2 godziny, ja cały czas, a byłem wtedy w październiku, czułem fajne, komfortowe ciepełko. Dlatego uważam, że rozwiązanie jest petarda, dlatego zdecydowałem się zrobić tutaj ten domowy materiał. I słowem komentarza, no, mogę jeszcze powiedzieć tylko, że jako, że mamy już właśnie listopad i patrząc, co się dzieje, to nie chcę uprawiać czarnowidztwa, ale znowu nie wiem, czy znowu nie będzie czasu, gdzie będzie trzeba trochę czasu w domu więcej pobyć, poprzebywać, nie do końca z naszej winy. Więc ten czas też można właśnie, jak ostatnio wykorzystałem, to tak właśnie zobaczyłem, że bardzo dużo, korzystając z tego, że nie chodzi tylko o otoczenie, tylko już sam temat, jeżeli już się czymś tak zajmujemy, że no, lasu dookoła nie ma, że można się fajnie formalnie przygotować, że można dużo ciekawostek na temat stosowanych rzeczy w tym naszym bushcrafcie, czy tym minimalnej turystyce, jaką uprawiamy, jak one właśnie działają, jak są zrobione, z czym to się wiąże, i się okazuje, że każda, nawet najprostsza rzecz jest osobną gałęzią wiedzy, ma całą masę bardzo fajnych, ciekawych informacji na temat właśnie, jak te najprostsze nawet rzeczy dookoła nas funkcjonują. No, na groby jeździłem od zawsze, zawsze się te wkłady jakoś tam paliło i specjalnie nie myślałem o tym, z czym to się je, a jak się okazało właśnie, no, mamy tu fajny materiał znawstwo, poznaliśmy przynajmniej cztery różne materiały, z których można taką świeczkę zrobić, duża wiedza na temat właśnie knotów, więc ze wszystkiego można naprawdę dużo więcej wyciągnąć, niż by się wydawało na pierwszy rzut oka. Ja dziękuję tutaj za uwagę. Mam nadzieję, że będzie wkrótce film z terenu, jeżeli sytuacja się nie pogorszy w stosunku do tego, co jest teraz. Więc zapraszam do subskrypcji, jeżeli materiał się podobał. Zapraszam do innych materiałów. Jeżeli ten się nie podobał, to dajcie szansę innym. Może w innych znajdziecie coś więcej do siebie. I do zobaczenia na następnym materiale. Cześć Wam, cześć i czołem.